Krystyna Pawłowicz jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Od wielu lat jej wypowiedzi są szeroko komentowane w mediach, gdyż ich treść nadzwyczaj często wzbudza kontrowersje. Posłanka PiS wyrażała już swoje zdanie m.in. na temat Unii Europejskiej, którą uważa za coś brudnego i niedobrego. Zapraszamy do naszej galerii, w której zebraliśmy te popisy posłanki, które wszystkim zapadły w pamięć. Krystyna Pawłowicz jest przez niektórych uważana za najbardziej kontrowersyjną postać wśród polskich polityków. Nic w tym dziwnego, gdyż jej wypowiedzi często wprawiają wszystkich w osłupienie. Polityk wydaje się być bardzo bezpośrednią osobą, z którą wielu boi się wchodzić w dyskusję. W ostatnich latach dała się również poznać w sieci. Jej kontrowersyjne wypowiedzi i zachowania okazały się być idealnym materiałem dla internetowych obrazków. Możemy założyć, że znajduje się ona w gronie ulubieńców internautów, gdyż wielu z nich aktywnie publikuje memy z jej udziałem. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości jest znana z wyrażania swoich konserwatywnych poglądów w sposób niezwykle bezpośredni i dosadny. Znakomicie czuje się przy tym w świecie mediów społecznościowych. Na jej kontach w serwisach społecznościowych znajdziemy wiele wpisów, które wielu mogą oburzać. Przypomnijmy, że posłanka na swoim Twitterze ma ponad 40 tysięcy obserwujących, a jej profil na Facebooku liczy około 39 tysięcy. Łapek w górę. Jednak, jak się okazuje, polityk w życiu prywatnym jest równie kontrowersyjna. Jakiś czas temu gazeta Metro postanowiła przeprowadzić wywiady z jej sąsiadami. Niektórzy z nich uważają, że Krystyna Pawłowicz jest bardzo roszczeniową osobą. Ponoć bardzo często stara się ona rozwiązywać problemy drogą sądową, która w wielu sytuacjach wcale nie jest koniecznością. Niestety nie jest uczciwa, złapałam ją kiedyś na kłamstwie, ale nie mogę panu oficjalnie powiedzieć, na jakim. Boję się, że mnie zacznie po sądach ciągać, wyznała jedna z jej sąsiadek. To jednak nie wszystko. Zapraszamy do naszej galerii, z której dowiecie się więcej o kontrowersyjnych sytuacjach z udziałem Krystyny Pawłowicz. O przewodniczącym Rady Europejskiej. Krystyna Pawłowicz w jednym ze swoich wpisów na Twitterze zdecydowała się porównać Donalda Tuska do orangutana. Jedna z użytkowniczek portalu opublikowała wpis z nagraniem przedstawiającym to zwierzę. Gdybyście się zastanawiali, czym się zajmuje Donald Tusk w Brukseli, napisała internautka.
ale po co wkładał na siebie futro? I tak go rozpoznajemy po gibkim całokształcie. Odpowiedziała polityk. To zbyt duża różnica wieku znak zapytania. Polityk postanowiła też ostatnio skomentować zdjęcie, na którym prezydent Francji całował swoją żonę. Krystyna Pawłowicz w swoim wpisie dość złośliwie nawiązała do różnicy wieku między zakochanymi. Małżonka Emmanuela Macrona jest aż 24 lata starsza od swojego męża, a podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać. Skomentowała na Twitterze. Faceci w rurkach. Krystyna Pawłowicz wypowiedziała się również na temat obecnej sytuacji w Europie. Według niej nastały czasu, w których Unia jest przepełniona złem. Na jej Facebooku pojawił się post, w którym polityk wymieniła wszystkie niepokojące ją aspekty. Nastały w Europie czasy bezczelnych zdrajców, seksualnych patologii i politycznej poprawności, zabójców dzieci i rodziców, zniewieściałych facetów w rurkach i różowych baletkach, adoptujących pszczoły, drzewa i małpy, politycznych szantażystów, napisała na swoim profilu. Na temat protestu. Portale społecznościowe nie były jednak jedynym miejscem, w którym Krystyna Pawłowicz wyrażała swoje kontrowersyjne poglądy. Posłanka PiS w programie Wstajesz i Wiesz wypowiedziała się w typowy dla siebie sposób na temat rozbieranego protestu przeciwko gwałtom. Niech pan nie udaje, że rozebrana baba nie robi na panu wrażenia. Mówimy o marszu szmat. Szmaty zachowały się jak szmaty, powiedziała w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem na antenie TVN24. Szkolne przekonania. Posłanka PiS popełniła również błąd w pisowni przy publikacji jednego ze swoich postów na Facebooku. Zamiast wziąć napisała wziąć. Następnie zarzekała się, że taka forma słownictwa jest poprawna, gdyż w ten sposób była uczona w szkole. Tak mnie w polskiej szkole uczono, miałam 5 z języka polskiego, pisała w odpowiedzi na komentarze internautów. Flaga UE. Krystyna Pawłowicz ma też swoje zdanie o samej Unii Europejskiej. W wywiadzie z Super Expressem wyjawiła ona swoje kontrowersyjne przemyślenia na temat flagi UE. Flaga Unii Europejskiej to nie jest flaga żadnego państwa. Symbolizuje twór, który żyje z kompetencji państw narodowych. Jak ktoś mówi mi, że mam czcić flagę UE, to ja powtarzam, to jest szmata, bo kojarzy mi się z czymś złym, brudnym i niedobrym, mówiła w rozmowie z dziennikiem. W Sejmie. Posłanka PiS również w Sejmie nie waha się używać obraźliwego języka. W kwietniu 2018 roku ponownie było o niej głośno, gdy na obradach Komisji Sprawiedliwości wypowiedziała się w bardzo niekulturalny sposób.
zareagowała wówczas na słowa Kamili Gasiuk-Pichowicz, która oznajmiła, że złożyła wniosek o odroczenie posiedzenia. Mam apel do tej części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy swojej otworzyć, powiedziała.